Wisienka na torcie. Wisienka na torcie. Karol Dudek. Wisienka na torcie, tak? Tak. Dobra, to mogę zacząć. Urodziny są czasem dla ludzi, kiedy właśnie ten tok jest takim symbolem naszego skończenia tych lat. Na przykład, jak ktoś ma jeden roczek, to tam ma jedną świeczkę i sobie bierze tą świeczkę i dmucha. Łatwo do zrobienia. Potem z kolejnym wiekiem przybywa nam tych świeczek. 40 lat, kiedy mamy. Zanim te świeczki zapalimy, to tyle czasu minie. Jeszcze zdmuchać naprawdę trzeba mieć mocny oddech. Ale jak już ktoś ma 100 lat, to już naprawdę musi mieć no niesamowite. Często można sobie jeszcze wspomóc alkoholem. Trzeba wypić szklankę wódki przed wypiciem, przed dmuchaniem i wtedy dmuchać te świeczki. I wtedy naprawdę efekt może być dobry. Tylko czasami, żeby nie przesadzić, gdyż jak ktoś za mocno dmuchnie, to wtedy zamiast urodzin może się skończyć pożarem. Najlepszy na obchodę będzie woda, wiatr wody i zgasić ten tor. Więc tak to jest z tym wiekiem. Im więcej mamy tych lat, tym trudniej jest tą wisienkę na torcie zdmuchnąć. Dziękuję.